Ej, fuj, jakie ślimaki obrzydliwe! Fuj! Daj mu już spokój, Kenia! Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj jest to wyczekiwany odcinek z drakonem. Chodź się przywitać. Jest drakon dzisiaj na cały dzień u nas. Jest też jutro, ale dzisiaj będziemy nagrywać. Będzie też spotkanie z wami. Będę też spała z drakonem w kocie, także zapraszam was do oglądania. Dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, bo czytam wszystkie. No i zostawcie suba na moim kanale. My dzisiejszy dzień będziemy zaczynać od kąpania drakona, ponieważ jest 30 stopni albo nawet ponad 35. Więc dzisiaj wodną atrakcją będzie kąpanie psa. Muszę wam się przyznać, że robiłam to chyba dwa razy w życiu i to jak on był jeszcze mały. Także będzie to pierwsza taka kąpiel nie w wannie i nie pod prysznicem. Także idziemy się kąpać. Wiem jak on zareaguje w sumie na ten, na węża. Ty będziesz się mył? A, duża miska. Jakbyś wykąpany, chłopie. O, chłopie. Jaki skok! Co ty ukradłeś Benkowi, stary? Z Benka! To jest Benka! Oddaj go, to jest Benka! Jest! Jest! Chodź! Chodź, chodź, chodź! Dobra, wejdę z tobą tam. Widzisz, jak jesteś piękny. No chodź! Patrz, co tu mam, patrz, masz. Masz. Na masz się nabrałeś, chłopie. Jesteś czysty w końcu. No dobra, nie ma tak źle, jednak wytrzymał. A przydałoby się jeszcze zmoczyć psa. Jej. No super jesteś. Pamiętajcie, moi drodzy, że jak myjecie piesa, to raczej omijajcie głowę, uszy omijajcie, bo to są takie wrażliwe części piesa, ale tutaj można wymasować, jeszcze przy okazji ucho będę miała wylizane. Piękny masaż. Ciekawe jak będzie ze spłukiwaniem. No chodź tu. Dobra, trzeba teraz wymyć psa. O. Drakon, proszę, muszę cię zmyć tym. Muszę cię zmyć. Chodź tu. Drakon, do mycia. Do mycia. Do mycia. Do mycia. Trzeba się zmyć, drako, niestety. Dobra, to idę do niego. Musimy się zmyć. Nie, musimy się zmyć. No o Jezu, no jakie straszne. Myjnia ręczna. 5 zł. To taki umyty, że zaraz się położy pewnie w tym sypie. Będzie tyle. Bo na dupie masz jeszcze pianę. No już, dobra. Umyte. Może te matki to zawsze są takie okropne, nie? Dla tych dzieci. Nie, no obrażony jest. Trzeba mu dać chwilę chyba. O. Dobrze, dajmy mu chwilę ochłonąć. Awaria. Awaria na odcinku, a tutaj stary się cieszy. Ciągnie już jest git dla psa, nie ma obrazy. Cierpienie było tylko jak trzeba było oblać wodą i zmyć szampon. Ale suszenie. No nie wygląda on na jakiegoś takiego mega umytego psa w sumie. Teraz czekamy na tatę, żeby naprawił to, co zepsuliśmy. Oczywiście, że wodę będę pił z kałuży, nie? Jasne, jeszcze sobie pogrzebię łapą w tym, w błocie, świeżo umytą. Wybuchła nam woda. Jak mam wybuchła? Czekajcie, ojej, ajajajaj. Kurde, czekaj.
moje kochane. Okej, proszę Państwa, teraz szybkie 5 pytań o Drakusie w basenie, bo jest bardzo ciepło, bardzo ciepło. Więc wybrałam 5 pytań z mojego Instagrama. Możecie wchodzić na mojego Instagramka i też Wam zadaję tam pytania, które są później w odcinku i możecie być również w odcinku, także zapraszam, możecie wbijać. A pytania, jakie wybrałam, to pierwsze pytanie brzmi: nad jakimi imionami rozmyślałaś, biorąc Drakona? I ostatnio mi się przypomniały mi się dwa imiona, które brałam pod uwagę i oprócz Drako było jeszcze Demon, ale było zbyt takie, że mamie by się pewnie nie spodobało. I trzeci to było Dior. Dior mi się bardzo podoba jako imię. I jakbym miała teraz w tym momencie mieć drugiego psa, to bym go nazwała prawdopodobnie Dior. No mi się podoba, ładne. Następne pytanie to: co jest największą wadą Drakona? Otóż proszę Państwa, największą wadą Drakona według mnie jest to, że jak podchodzi do niego na przykład nowa osoba i zbyt bardzo mówi takim głosem, takim takim, wiecie, że jak się mówi do psów, to on wtedy odkleja mu się coś w głowie i zaczyna skakać po tej osobie i tak ją lekko gryźć po rękach, ale tak w zabawie. W sensie za bardzo mu się odkleja, jeżeli chodzi o zabawę. Skacze wtedy łapami, biega na wszystko, więc jak pierwszy raz będziecie się widzieć z Drakonem, to nie mówcie mu takim głosem, bo wtedy ja go muszę bardziej pilnować. Wiadomo, jest to bardzo rzadkie, ale zdarza się tak. Do basenu! No chodź tu, chodź. No więc... najpierw było przejście przez basen na chwilę. Kolejne pytanie to: czy miałaś już z Drakonem sytuację, że podbiega do niego agresywny pies? Na szczęście nie zdarzyło się to nigdy, że podbiegł do nas jakiś pies taki bez smyczy, agresywny, ale jestem na to przygotowana i chciałam Wam też o tym opowiedzieć, że jeżeli macie dwa psy, które się zaczynają gryźć, to prawdopodobnie nic Wam nie pomoże to, że zaczniecie je rozdzielać, jak to są takie psy, na przykład jak Drakon, który waży 40 kilo, to jeszcze przy okazji może Wam zrobić niechcący krzywdę, a na pewno sami nie dacie rady jakby z tych zębów ich wypuścić. I sposób na to jest taki, tutaj Wam jeszcze wstawię taki obrazek, jak to zrobić. Otóż jeżeli gryzą się dwa psy, to najlepiej z inną osobą wziąć te psy za tylnie łapy i zacząć obracać. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale po prostu bierzecie za tylnie łapy dwie, jak one się na przykład trzymają zębami, i wtedy obracacie psa jakby tak, 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 o. I on wtedy prawdopodobnie straci orientację i puści wtedy zęby. Także jest to taki sposób, który ja znam i z takim sposobem jestem przygotowana, jakby się coś takiego stało, to mam to cały czas w głowie. Więc przekazuję to też Wam, żebyście wiedzieli. I jeszcze ostatnie pytanie to jest: czy miał już jakieś poważniejsze problemy zdrowotne? Kiedyś na moim Instastory widzieliście Drakona w kołnierzu i on kiedyś miał dosyć poważną operację, bo było to usunięcie jajka z brzucha, bo on jakby mało to mu nie wyszło i miał cały czas jedno jajko. Usunięcie jajka z brzucha, przy okazji to była kastracja i była to jeszcze operacja na przepuklinę, więc za jednym razem miał rozcięty cały brzuch praktycznie. Tu od przednich łap miał rozcięty do końca i miał taką wielką ranę przez brzuch wygoloną i zaszytą, ale bardzo szybko mu się to zagoiło. Panie zrobiły dobrą robotę u weterynarza i dwa tygodnie i był jak nówka. Także to była taka jedna jego operacja poważniejsza, a tak to mu się nic właśnie nie dzieje takiego, ale chodzimy też do weterynarza dosyć często, więc jest badany, szczególnie na stawy, bo te stawy to jednak łowczaków są takie riski trochę na starość. I teraz pytanie do Drakona. Drakoś, musisz odpowiedzieć. Drakon, jak to jest być tak super sławnym psem, proszę Państwa? Jak to jest być takim sławnym psem? No więc proszę Państwa, to były wszystkie pytania, a ja zaraz dodaję Instastory dla Was, żeby się spotkać z nami tutaj w Krakowie, więc zaraz będę nagrywać Instastory i będziemy się zbierać na to spotkanie. I to na razie tyle. Uwaga, moi widzowie z Krakowa, w następnym Instastory Wam... Zbieramy się, moi drodzy, minęła godzina od dodania Instastory. Trochę się boję, że nikt może nie przyjść, bo mało Was zobaczyło relacje, ale wierzę, że chociaż jedna osóbka skorzysta z szansy poznania się ze mną i z Drakonem. Także ubieramy się i jedziemy. Biedny musi wchodzić w jednorożcach, bo matka lubi. Jeszcze Wam, kochani, pokażę. Trochę się chcę wytłumaczyć z tego, dlaczego nie jest to odcinek 24 godziny z psem, że on jest przy mojej nodze i tak dalej. Mogłabym to nagrać, ale okazało się, że Drakon boi się chodzić po podłodze w naszym domu. I to tak, że wręcz biegnie, żeby tylko nie chodzić po tej podłodze, a jest ona na całej powierzchni tutaj, gdzie są schody do nas. Dodatkowo mamy schody, które są śliskie i które nie mają zabezpieczeń, więc musiałabym go za każdym razem brać na szelkach, ale akurat to nie byłby problem. Ale z tą podłogą jest problem, bo ostatnio nie chciał przejść z tyłu podwórka naprzód i musiałam mu odkładać wręcz wycieraczki. Najpierw jedną, później on przechodził na tą jedną, ja później następną przekładałam i w taki sposób właśnie przeszedł. Nie wiem, tak nagle mu się coś odwiedziało z tą podłogą, po prostu się boi po niej chodzić, nie wiem dlaczego. Może mi powiedzą, on po prostu otworzy drzwi i on poleci od razu tam, bo nie chce być długo na tej podłodze. Patrz, widzisz? O, i od razu jest. No to jest tak... O, się skrada, no. Skrada się.
Bardzo nie chcę po tej podłodze chodzić, widać. Od razu do wyjścia, więc oszczędziłam mu tego, nie chcemy go stresować. A myślę, że taki odcinek też tak wam się będzie fajnie oglądało, taki, że cały dzień, a nie, że jest trochę przy mojej nodze. Teraz oczywiście przepraszam, że takiego nie będzie, no ale jest taki. Cześć! Fajnie, że przyszliście, bo się bałam, że nikt nie przyjdzie. To foteczki jak zrobimy, nie? Jak wy się zapatrujecie na to, że już my nie będziemy mieszkać razem? Tak. Smutek? No. Fajnie się was razem ogląda. Ale też wiadomo, że każdy chce mieć inne życie i już sobie je ułożyć tak. No wiadomo, że jesteście dorośli i też macie swoje plany. Według mnie, jeżeli będą wyjazdy tak jak teraz, tak często, to jakoś bardzo tego na filmach nie będzie dało się odczuć. Będzie na wyjazdach razem. Na przykład Nowciak też z wami nie mieszka, też często jest na odcinkach i jakoś to nie przeszkadza. Zostawcie łapkę. Dokładnie i zasubskrybujcie kanał. Z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych nowych odcinków. I zostawcie komentarz, czy podobają wam się tego typu filmy. I podajcie na Instagrama Kasi. Lecimy, bardzo dziękujemy za spotkanko, my lecimy dalej jeszcze do rodziców Łukasza dzisiaj. Dziękujemy! Dobra, na szczęście ktoś przyszedł, więc się bardzo cieszę i dziękuję tym osobom, które przyszły. A my się zbieramy do domku i lecimy jeszcze dzisiaj do rodziców Łukasza, z drakonkiem oczywiście. I na dzisiaj z atrakcji to by było na tyle, ale jutro jest poznanie się jeszcze z Gengarem i pokażę wam jeszcze jutro, jak wygląda relacja Drakona i Luisa i Lili, bo jest to dosyć ciekawa sprawa. No i tyle. Kochani, jesteśmy już u rodziców Łukasza, jesteśmy tu jakieś już 2-3 godzinki, ale zamysł jest taki, że wracam do domu tak za godzinę z Łukaszem i będę sobie ogarniała spanko na dworze. Chodźcie po Kasię. Z tym panem będę dzisiaj oczywiście spać w końcu, także mam nadzieję, że chłop mnie tutaj obroni, obrońcę. Wpakujesz syna do bagażnika? Tak. No dawaj, pokaż co potrafisz. O. Łatwo poszło. O, no i... Dobra widzowie, pierwsza w nocy i stwierdziliśmy, bo przyjechała do tego Radosa i Asia w ogóle. I stwierdziłyśmy, że będziemy spać na tym tutaj od jacuzzi. Także trzeba je przenieść, przepraszam. Nie gnaj tak. Jest drakuś. Nie jest nasrane nigdzie? Git. Co ty spałeś? Boże, jakieś baby ci... Ślimak jest. Ej, fuj, jakie ślimaki obrzydliwe. Fuj, dobra, czekajcie. Fuj. Zdeptasz go, zdeptasz. Nie chcę go deptać. O, no i tutaj w trójkę. Wiesz, co się stanie z ślimakiem, jak go posypiesz solą? Co? Roztopisz jak woda. Czemu? No tak to działa. Widać mnie? Widać cię. Dobra, kochani, jestem ubrana w mojego jednorożca z urodzin i będziemy rozkładać łóżko. Prześcieradło. Jakie to jest twarde. Ale tu jesteś jedna z tego. Asia. Nie, ty się nie. Ale ja pójdę ręce umyć przecież. Niech go weźmie. Weź go. Ej. Asia, pierwszy jedź. I tego drugiego też weźmiesz? Patrz, on już wchodzi. Ja mówiłam, że to tak będzie wyglądać. Weź go. On jest obrzydliwy. W ogóle mi się go nie podoba, że ja go trzymam w ręce. Ładna ręka. Co jest najlepsze? Że wiem, że go na mnie nie odrzuci. Tak wygląda nasze spanko. O tak, no. Tak, to jest dobre, to jest dobre, no. Dobra, więc tak wygląda nasze tutaj spanko. Proszę, proszę państwa, jesteśmy już. Przesaj! Oj! Dobra, proszę państwa, ja się żegnam z wami, idziemy spać, jest druga w nocy i odezwę się pewnie rano z dziewczynami. Do widzenia! Do widzenia, pies jest, proszę. Idziemy spać. O, powiedzcie, ja się rozpuszczę ślimak. O Boże.
Moi kochani, jest 7 rano i my już wstajemy, bo dzisiaj jeszcze jest zapoznanie z gęgarkiem. Spało się średnio, to znaczy raczej przespałam może z 2 godzinki. Cały czas się budziłam, o 4 się obudziłam. Dziewczyny się też wyspały, ale ogólnie myślę, że ciekawa sprawa. Jak był bardzo grzeczny, nie właził na nas o dziwo jakoś bardzo, także ja wstaję powoli, idę się ogarniać. Powiem tak, jest to niezapomniana rzecz. Jest to niezapomniana rzecz. Jak ktoś ma koniec i psa spokojnego, to polecam. Fajna sprawa. Lepsza niż namiot. Widzowie, spałam jakieś 2 godziny. Nie na razie, tak jak o 7 jeszcze myślałam, że mam tyle energii, zajebiście. No nie, teraz odczuwam to, że jestem strasznie zmęczona. Nie chciałam się nawet wyprasować o tego, co mam na sobie. Jedziemy się właśnie spotkać z gęgarem. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej kłótni. Także będzie to przedostatnia aktywność w tym odcinku. Zostanie jeszcze pokazanie wam, jak dogadują się Lili z Luisem, z drakonem. A ja biorę autko i bierzemy drakona do Genzi. Bardzo wygodnie mi się spało, myślę, że jest super kandydatem do spędzania z nim nocy, ale niestety się nie wyspałam, no bo od 3-4 się robi już jasno, więc 4-30 to już było, wiesz, tutaj wszystko ćwierkało, jakieś te samochody było słychać już jeżdżące, więc tak budziłam to pół godziny. Cześć piesku, proszę. Jedziemy do gęgarka. Chodź. Ej, siadaj. Nie uciekaj. Jest, proszę być grzecznym, proszę się podobić z gęgarkiem, to będziesz miał nowego kolegę. Cześć! Cześć! Cześć. Ojej! Maśliczną, szelki maśliczne. No. Ale zapomniałem budzika dzisiaj ustawić, a obudziłem się i dobrze, że Kasia się spóźniła, bo... bym się giga spóźnił. Okej, okay. Pierwsze spotkanie. Gotowy poznać kolegę? Pierwszy raz? Ale będzie ciągnął. On jest nachalny bardzo, ale nie taki do kłótni, tylko do zabawy. No co, na razie to wygląda dobrze. Wygęga. Jest nachalny. No, ale nie, on go sobie poradzi z nim jak chcesz. On chyba czeka na jego reakcję, wiesz? Patrzy, co on zrobi. No, uwaga. O, ty... Tak, to już jest chyba ten moment. Jak ktoś tego złapie, on go łapami pewnie do ziemi przytaguje. O to mi chodzi, że gęgar jest taki nachalny do zabawy, tak? No to ja złapię jak... No zobaczmy. O! Zobaczymy, czy gęgar go odpuści, jak mówię, pokażę. Przejście jest raczej ogarnianie. Jak się zaczną gonić, to wtedy będzie już luz totalny. Patrz, nie dadzą się, ani tym nie. To teraz musi być jeszcze w drugą stronę, żeby teraz on gonił na odwrót. Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Nie muszę się tak bardzo martwić. Powoli! Panie, jak to będzie rolami na chwilę chociaż. No i co? No i takie zapoznanie, w sumie git, cieszę się. Myślałem, że gorzej będzie. Wiedziałam, że się nic nie stanie, ale jednak jest takie 10% w mózgu przy takich psach, że jednak musisz uważać, nie? Jak się zapoznają. Uwaga na kufę! Ej! No gęgar by chciał, żeby ten drakon zgonił. Nie widzę tu jakiejś takiej mega wielkiej przyjaźni raczej. Chyba gęgar jest za bardzo, nie? No, jest za bardzo. A nie, tak już położył przeniósł, to chyba nie jest jakoś źle. No. Ja nie skrótki gęgar, nie gęgar. No. Jest to. A jestem ciekawy, czy gęgar na przykład wlazłby do tej wody. Z nim? No, patrząc jak on wchodzi. Bo on na razie nie wchodzi. On ani razu tam nie wszedł? Ani razu. No dawaj gęgar, naucz się! Powtarzają po innych, no wiem, nie? Właśnie i dlatego, ale chyba nie. Ale fajny jesteś. Nie znajdziesz gęga. Wilczu. No. Ale budzi szacunek. O. No i po. Czemu? Lizzy, ty złodziak. Zdążyłam zobaczyć, jak się dogadujecie. No, zdążyłaś. Chyba to dosyć.
Ty już jesteś umarnięty, co? Jadymy. Rzeczywiście, jakby tu już spędził na przykład drakon, wiesz, kiedyś weekend, to on tu może się nauczył chodzić teraz do wody za nim. Nie no, naprawdę drakon już na serio dosyć. Daj mu już spokój, Gemia. Dzięki, pa, pa. Dzięki, pa. Powiem tak, podsumowując, to pierwsze spotkanie było git, ale się trochę bałam na początku, ale ostatecznie wyszło tak, że po prostu drakon ma dość Gengara, że za bardzo się na niego rzuca i chce się bawić, a on niekoniecznie mu się chce, ale jakby ich tak zostawić na podwórku, to raczej by sobie nic nie zrobili i by sobie żyli w zgodzie. To jest Luisek, który się niczego nie boi i teraz go obszczekuje. Tak zwana typowa chihuahua. Typowy cwaniak. To wygląda jakby drakon gonił mysz w ogóle białą. Więc tutaj ta relacja jest bardziej przyjazna już, porównując do Gengarka. Tu drakon totalnie ma wywalone. A tak jak pójdziemy, to chyba Luis zacznie nas czekać, bo on tak ma. O, widzisz? No odchodzimy, ona nas czeka i nas goni. Nazwaliśmy Luisa Gacek, Łukaszem, i mówimy jego Gacek. Do Lili mówimy biały ananas. Ale chciałam wam jeszcze pokazać, jak wygląda relacja tutaj młodych. Tak więc, moi kochani, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. A jeżeli chcielibyście odcinek, w którym przemieniam nasz ogród ekipy w park wodny dla niego, to zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, bo jest w planach taki odcinek. A ja się z wami już żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! There's no reason why I still fall back to you.